Jestem z miasta, da, da, jak prosiak, da, da, i mam ryjek, da, da, jak prosiak, da, da, i raciczki, da, da, jak prosiak, takie zwinne mam. Jak prosiak, i co ja robię tu? Furie. Widzem. Majne byte, majne byte, iść kartofel. Mm, dum, duru, dum, dum, duru, dum. Moja, proszę, ja ziemniak. Oko. No. Bo ja jestem poliglotą, ja się z tym urodziłem. A skąd wiesz, że akurat tego nie chciałem powiedzieć? Ha, tu cię mam. Wiesz, że ostatnio jak wziąłem typa 64, to dało nam tę mapę z tej strony i też dało nam 8. Jak mnie przerwało? Nie wiem, co jest grane, że przerywa. W każdym razie jak grałem tobą, wziąłem typa, dostałem tę mapę i też mieliśmy 8. I zdegrałem jak debil, więc teraz pewnie będzie tak samo. Znaczy, wtedy, ja gdzie się nie martwię, suką spadłeś. Ja się nie martwię, to był jak Tiger. Ja się nie martwię. Nie, to była suka, masz rację. Ja się nie martwię, po raz kolejny to powtórzę. Dlatego, ale nie martwisz się, czy się martwisz? Nie, ja się nie martwię, wiesz, Duduś? Ja się nie martwię. Chcę, żebyś, Dudusiu, wiedział. I wy, widzowie, wiedzcie, że ja się nie martwię. Nie martwię się. Czemu się nie martwię? A, już się bałem, że nie spytasz. Nie martwię się o losy tej bitwy, bo Furia jest świetnym czołgiem. Więc wszystkich pozamiatam. Dla niekumatych był to sarkazm wielkości słonia. Co ja mówię, słonia? Słoń jest za mały. Słonia połączonego z bawołem. Mamuta. Słonia połączonego z mamutem, z bawołem i z surykatką. Zmutowaną surykatką. O, tak to ujmę. Czemu cię nie ma przy mnie, Duduś? Bo mi jest lightem. No i co w związku z tym? Nie mogę być przy tobie, nie wypada. Brzydzisz się mnie? To też. Podjeżdżałem, ale coś tak śmierdzi, mówię, ty nie. Ty to masz zbyt cięty riposty, chłopak. Synek. Synek, czyś ty zgupiał? Ty, odbijam się na geldzie od lighta, dobrze jest, to jest OP czołg, widzisz? To jest OP czołg. Jakim innym czołgiem takie rzeczy zrobił? Dobra, jadę na ISA 3, bo tutaj mam zbyt łatwo. Muszę znaleźć wroga na moim poziomie. To przedszkola. Już ci coś kiedyś coś mówiłem o twoich ripostach, mój drogi. I to zdaje się niedawno było. To by to się tak humor wyoszczył. Jak żyleta. Odbiłem się od kolejnego czołgu. Dobrze, Grzesiek, dobrze. Arta strzeliła, jakbyś pytał. Nie pytasz? Czemu nie pytasz? Arta strzeliła, czy nie strzeliła? No strzeliła. I mnie zadowoliła, tak strzeliła. Nie, dobrze, cieszę się, że we mnie strzeliła, bo mi było zbyt łatwo, wiesz. Ja się też cieszę, bo wtedy jak strzela w ciebie, to we mnie nie strzela. Nie ma, no po prostu wszystko to takie nudne, no ile można w kółko rządzić, wygrywać i zamiatać tych wrogów. No 580 damage'u, proszę, ja ciebie, jestem pod wrażeniem. Mam 800. No ale ty masz opyczuk. Ja mam furię. A wiesz skąd ta nazwa? Bo jak tym grasz, to wpadasz w furię. No, no. No, ja ci mówię, tak było. Wow, protek. Pamiętaj, że gramy z ósemkami. Niewiele, bo ich niewiele, ale jak wyjedziesz źle, to... Dlatego wyjechałem na prota. Ale z drugiej strony mam ISA 3, no to ja nie wiem, co lepsze. No. Jak promocja w MediaMarkcie. A na dystans znowu Hellcat, czekaj. Jest wcelowany w te rejony, to ja naprawdę nie wiem. Ty, faktycznie ten Hellcat tam jest. A już go nie ma, dobrze.
Matko bosko, kochano, przestańcie domyślać! No, dorównałem ci 800, Duduś. Pochwal mnie. Ale cię, ja mam 1000. Jesteś dumny. No. Ty wstydu nie masz, ty po prostu nie masz wstydu, wiesz? Że ci nie wstyd nie mieć wstydu. Wow, co ja tutaj zrobiłem, stary, co ja tu odpierdziałem tym czołgiem, to jest taka OP maszyna, stary, że wrogowie jak mnie widzą, to uciekają, po prostu te ósemki przede mną uciekają, rozumiesz? Ja tu wszystkie ósemki sam wykosiłem. Okej. Okay. Wiesz, ile mam? 1377! O kuźwa, taka panie, to już mnie przeskoczył. Taka to furia. OP czołgi, proszę ja ciebie. I nie dziwcie mi się, ludziska, że przez całą bitwę jadę tylko na goldzie, bo ja ten czołg traktuję jako taki do zabawy, on nie zarabia. To jest, to ma tak dupowate działo. O kurde, tu jest AT-8! Stary, ja w ogóle się nie spodziewałem, że on będzie tutaj. Już tak na 100% lajcie sobie jechałem. Nawet nie myślałem, że to jest wróg. I tak patrzę, no, no dobra, no jedzie se czołg. Przyjaciel, tylko pomalował się na czerwono. Ale serio, ja tego nie zauważyłem, że jest czerwony. Nie wiem, daltonizm czy coś. I ten sznycer se teraz w niesprawiedliwy, cheaterski, oszukistyczny sposób damage na arcie zrobi. Lorka zrobiła tego. Bombardiera. A za co to? Za zabicie dwóch jednym. A gdzie ta druga? Pewnie przy końcu mapy. Ja bym jechał tutaj na twoim miejscu. No właśnie jadę tam. Za co ty te trzy gwiazdki masz? Kto to rozdawał? Gdzie to rozdawali? A dawali w chipsach. W chipsach? No tutaj to by ci Arta raczej nie wjechała. Teraz to w czasach Kozic Górskich, chłopie. A tu nawet nie wiedziałem, że jest taka epoka. A tak, bo to jest tak, ja się tego uczyłem kiedyś w szkole, bo był Trias, Jura i epoka Kozic Górskich. A potem był Mezozoik. No a potem Genozoik i Paleozoik. Tak, i Gejozoik. Gejozoik jest teraz. Tak. No powiem ci, że pomimo tego ostatniego, no nie wiem nawet jak to nazwać, o takiego niefartu... Jezu, znowu ten medal Orlika, to jest taka kpina. Kiedyś ten medal naprawdę było trudno zdobyć i coś znaczył. A teraz rozdają go jak, nie wiem, drapki. Wiesz co? Myślę, że przy takim wczytaniu to troszeczkę łatwiej było Super Persem zrobić 2000 damage'u niż Furią 1400, w związku z czym myślę, że powinienem troszeczkę więcej expa od niego dostać, tym bardziej, że ja walczyłem z ósemkami. No ale... To jednak. Dobra. To źle myślę. Bo myślałem, czy by nie pomalować, ale nie. A trzeba było tortozę wziąć, dobrze ci szło. Byś mnie nie wkurzaj. Dobra, oni mają Leoparda TVP-ka, to ja nie jadę na ten, jadę do miasta. Mają też Mausa i typa 4 Heavy. O panie, hity ładujesz i robisz z nimi co chcesz. Oni z tobą również. A to już jest drobnym druczkiem. A nie masz gwiazdki na lufie, noob. A no widzisz. A ze mną się nie przywitał, będę płakał. Nie wiem czemu, ale ostatnimi czasy miewam takie napady, że po prostu nagle zaczyna mnie gardło szczypieć, ale nie tak szczypieć... Szczypać, co ja mówię, szczypieć. Szczypieć. Szczypać. No, ale nie tak szczypać normalnie, żebym był chory, tylko tak jakby jakiś krab mnie się tam uhaczył i po prostu szczypał taką szczypawką wielką. Ale Grzegorz, ja nie wiem czemu ty się dziwisz, to są normalne objawy, jak się pije spirytus od ruskich przewożonych gdzieś tam po bakach. No to też się właśnie dziwię, bo nigdy tego nie robiłem. No, mówiłem, nie pij taniego spirolu. Ale Grzegorz... Dobra, zdaje się na opinię znawcy, tak więc
Skoro mówisz, że tak jest, to ci wierzę na słowo. Grzegórz przez pół dnia przez chleb jak denaturat przepuszcza i później go szczypie w gardełku. Okej. Okay. Jeżeli chciałbyś się jeszcze kiedyś swoim dzieciństwem podzielić, to nie krępuj się, Duduś. Ja cię wysłucham. Oko. To podobno pomaga. Jak kiedyś przyjedziesz do mnie i ci podam alkohol, to się zastanów, zanim to wypijesz. Jeżeli będzie fioletowy, to zdecydowanie to zrobię. Od WNO-sie. A, widzisz. Właśnie, o, denaturat. Prawdziwy alkohol dla prosów w wodzie. Coś w tym może być. Nigdy na to nie patrzyłem z tej perspektywy, no ale otworzyłeś przede mną nowe horyzonty. Chcesz być fioletowy, pij denaturat odlotowy. Nie no, oczywiście żartuję, nie róbcie tego. No, można się tak jakby trochę zabić w ten sposób. No, więc oczywiście to są głupie żarty, nie? Ale byli tacy, co sobie denaturat pili, nie? No, co prawda takiej osoby nie znałem bezpośrednio, ale o takich słyszałem. Ale to już musi być wyższa inteligencja. Pijesz coś, chociaż wiesz, że to jest trucizna i no, od tego to, umrzesz. Nie, to już jest naprawdę. No ale to wiadomo, nauk, no. No, typek 4 heavy tu jedzie. No wiem, dlatego chciałbym, żeby wyjechał. Dobra, czekaj, mam taki plan. Ja na ciebie wypchnę cię na niego, dobra? Możesz mnie nie smyrać. Jaki nagle delikatny się M103, zrobił. M103 na dobicie jest. Brawo, dobrze, Grzesiek. Nie wiem, tam samochód był, w samochód trafiłem. Nawet nie zjarzyłem na początek, w co ja mogłem trafić, ale tam auto było i dlatego. Uważaj, TVP będzie strzelał, jak wyjedziemy. No przede wszystkim Type 4. Strzelaj, ty masz, zniszcz ten murek. Poczekaj. Arwa, murek miałeś zniszczyć. Ty widzisz, że ja mam kapsa? Nie odzywaj się do niej przez chwilę. Ile masz hapsa, bo nie widzę teraz? 600. To jest dużo. W sekundę trafiły we mnie, nie wiem, ze 3 pojazdy i mnie podpaliły. A ja zanim zjarzyłem, że się palę, no to już się spaliłem tak. Nie masz automatycznej gaśnicy? No, nope, nie stać. Nie, ale mnie faktycznie nie stać, ja rzadko grywam na koncie premium. Teraz akurat mam na ten rok, ale to mi się rzadko zdarza, więc u mnie to są rarytasy, takie zestawy. No super, ostrzeliwuję wszystkie budynki w tym mieście. Ja byś chciał budynek wyburzyć, to wiesz do kogo dzwonić. Dobra. Grzechu 40, wyburzanie budynków profesjonalne. Siara i wszystko jasne. Dobra, musimy tego lwa. Tak, tylko że ja nie mam silnika. Jadę na niego ogólnie. Dobra, też jadę. 3 sekundy. Dobijam. Kolejny budynek. Ty serio przestaniesz robić krzywdę tym budynkom? Nie wiem, no bo kurczę, ta architektura mnie trochę wkurza. Ja bym tutaj chciał pole orne. Gdzie jest ten maus? A tu z drugiej jest, dobra. Napraw mi mietek tym młotkiem. Ten silnik opie. Dobra, super, ocho ściągnięte. Jak coś, to walę do mausa. Lepiej tygrysa, bo mam mniej hapsów i skończymy lufę. Dobra, ale... Aha, bo tygrys jest tutaj, myślałem, że za budynkiem, no to sorry. To już będę w tygrysa walił. Maus strzelił. Czekaj, walę w tygrysa. Dobra, teraz już skupiam na mausie. Tygrysa nie ma. No to teraz mamy taką dojarnię, szkoda tylko, że na tylu ludzi. No, szkoda tylko, że ja zdupcyłem ten strzał. A to normalne jest. Sino do wojcin cintum. Pani powiedziała. To chyba jakiś komplement musi być. Mhm. To chyba jest po chińsku grzechu jesteś bardzo ładny. A no czy to, że ambazę kapują, to jest też szczegół, ale... Każdy prosiacznik chce być przez ciebie rządzony, tak mi powiedziała. Tylko po chińsku. No jadę na bazę, no ale zanim dojadę, to wiesz... Nie ma szans, oni nas i tak tam na zasięg widzenia załatwią.
No prawda, prawda. Jasne, zajeżdżaj mi jeszcze drogę. A, bo Patton nie jedzie do bazy. On jedzie kapować bazę wroga. W tym momencie. Ale dziwię się też przeciwnikom. On będzie kapował bazę wroga teraz. To są mistrze WOTA. Oni zawsze wiedzą, co robić. Nawet się nie zawahał. On to wszystko ma w jednym palcu. Patton ma jeden demecza i jeden frag. Ładnie. Czekaj, ja to go zaraz zobaczę, bo to jest fajny gracz. To no. Naprawdę fajny gracz. Dobra. Ogólnie ja zrobiłem 5000. Bitwę super ugrałeś, naprawdę ekstra. No i co z tego, jak wygrana? No bywa, no nie wszystko da się wygrać, nie? Owszem. Jak to w życiu. Wybieraj pan. Ale się cieszę, że to już nie jest klaun. Liberté, że go odmalowałem, liberté. Z tego uroku. Liberté. Kogucik. Skorpionik na dyszki. Ale kogucik bije skorpiona. Opatrz, tylko na dziewiątki, jestem w szoku. Trzy arty, to jeszcze bardziej jestem w szoku. Teraz to się rzadko zdarza. Liberté, też niepomalowany. Boże, jaki wstyd. Nie, tutaj akurat na przecenę czekam, wiesz? Bo mam sporo maszyn, które chciałem pomalować i tego tygrysa japońskiego, Liberté, ponadto jeszcze, no, troszkę się tego znajdzie. Jak pudel wyjdzie, też go chcę pomalować. No, pudel akurat chyba będzie miał kamo, tak? Nie wiem, jeżeli tak, no to go nie będę malował. Chyba będzie w wersji takiej pomalowanej. Patrzcie, tak wyglądają nuby. Skorpiony mają na bokach. Ale bym go pierdyknął. A to nikogo nie interesuje. Twoje zdanie nie interesuje nawet twoich widzów. Rozumiem, że ty, jak tyś to zrobił? Akcję przeciwko moim... Przeciwko mnie? Wśród moich widzów prowadzić, tak? Tak. Ignorowałem się od tygrysa pierwszego. Psychologia podprogowa. Mówię im, że ci nie lubią. I ci zaczną hejtować. Dzięki. Tak będzie. Arty strzeliły i to już dwie. O jakbyś Jezu. Pytał. Kurczę. Sam tu przyjechałem, naprawdę, a ten lwy to co? Nie jest moja bitwa. Strzały, jakie oddaję, są poniżej krytyki. No, wiesz co, ja się właśnie od lighta odbiłem, więc zasadniczo... A, bo tu... Strzeliły we mnie wszystkie arty. No właśnie chciałem powiedzieć, że ktoś chyba się palił, ale... Dobić... A ja ci nie kłamię, naprawdę, wszystkie dobić arty... Dobić już, żebyś się nie męczył? Ja już nawet nie naprawiam amoraka, nie chce mi się. Zero damage'u. Dobrze. Wszystkie arty strzeliły tylko i wyłącznie we mnie, wszystkie trzy. To jest bez sensu. Po mnie stoi jeden z lepszych TD-ków w tej grze, japoński TD-ek Oni. Fantastyczny kamo. No tak. Dobrze, widzisz, potrafi synek grać, podoba mi się. Na wyczekanie idzie. W ogóle się nie przejmuje tym lightem, który jest zaraz obok. O, bozicku, jezusicku. Lywę od nas też widzę, dobra gra. Ale ja też powinienem z dwa strzały wbić, a jest 1 do 5. Super.
Verwundet. Łodzizas, nie szczeloć, nie wypychaj mnie tym tłuściochem. Jeszcze kurno. On się chowa, bo on pancerza nie ma. Tak ogólnie to za tą jest tygrys, który chyba na ciebie ma przestrzał. A oni cię zaraz wypchnie. Tygrys nie ma przestrzał na mnie, a oni... No. Reportuję go. Nie, dobra, powiedzmy, że jeszcze nie będę go reportował, ale to co zrobił nie było miłe. Bitwa to jest taka patola, nie? Oni tutaj, nie, komet no w dole, lywe z tyłu, no przecież jakieś nuby na Liberté, co robią zero. Trzy arty we mnie strzelił w sekundę, kminisz? Przecież pojechał za szeroko. Ja wąsko nie potrafię. Szeroki jestem w barach. Centurion przed tobą. Generalnie, gdzie bym nie patrzył, jestem w dupie, no. No to nieźle się tam zabawiasz przed tym komputerem. I tak mnie arty zabiją z pleszem zaraz. No. Te 4-3 przed tobą. Ale dobra, ty to jeszcze możesz klarować. Mhm. Klarować, Wyklaruję. Na dupa, dupa. To właśnie tą umiejętność, że jesteś niewidzialny. O, właśnie teraz zrobiłem się niewidzialny, dobry garaż. No ale takie bitwy, jak widać, też są trafiać. Dobra, ty jak zwykle wybrałeś dobrze, to ja biorę 9. Czy usłyszałem, biorę 7? Nie, Grzesiu, dlatego że zostało mi już tylko 27,5 tysiąca do skończenia, znaczy właściwie do uzbierania expa na następcę, więc jest dobrze. Poza tym tą WZ-tą mi się gra naprawdę przyjemnie, gram nią totalnie na pałę, a daje mi dużo frajdy i czasami nawet jakiś wynik wejdzie, typu jak ostatnio piątka, od tak. A co mnie to gówno obchodzi za przeproszeniem? Możesz mnie ostrzegać przed takimi tekstami, nie teraz jak popijam napój. Patrz, jesteśmy na dziesiątkach. No i Grzegorzu? Jestem. Wiem, że ci prąd wyłączył. Jestem. To co powiesz, nie wiem, na zamek? Nie, ja pod górkę jadę, Tedekiem jestem. Albo medem. Czyli tak się bawimy, tak? No nie wiem, ty możesz jeździć jak tam se chcesz, no co ja mam. Ludziom z południa nie będę mówił, jak mają grać. O, się znalazł człowiek z północy. Ja nie jestem człowiekiem z północy, jestem człowiekiem z centrum. Taki centrowiec jesteś? Północy jest moja narzeczona. To wycentruj! Ha! Wiesz, to cię zrobiłem. Spadaj na południe, dziadu. Dziadu! Chłop! Cię zaraz szczelę w tym pysku, to jest... Jak tu jeździsz? Jak jeździsz? Procy, fiolety. A fioletem nigdy nie byłem i nigdy nie będę, nie grozi mnie to, nie? Nigdy nie byłeś? Nie. A od ilu jest fiolet? Nie wiem. Nie wiem, nie mam WN, nie wiem, nie mam XVM, ale do fioleta raczej nigdy nie dojdę, a zwłaszcza z moim obecnym stylem grania i z podejściem do tej gry, to tym bardziej. Myślę, że już lepiej mieć takie podejście, niż niezdrowo się spinać, no chyba, że traktujesz to faktycznie jak zawód. Wydaje mi się, że fajniej jak zawód ci daje frajdę, niż niezdrowo się wspinasz w pracy, mimo wszystko. Tak, no prawda, no to wiadomo. O, chyba zrobiłem damage. Chyba zaginął mi pocisk. Ho, 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 Merry Christmas and Happy New Year. Tak trochę parę miesięcy za szybko. Po prostu życzę wszystkiego najlepszego moim wrogom, żeby przyjmowali pesteczki od wujka Grzesia, żeby się cieszyli, że pesteczki przyjmują.
Dużo ich na zamek jedzie. Trzeba uważać z tamtej flanki. Dużo ich wszędzie. No, aż się czerwono przed oczami robi. Kcimbę pąką. Wiesz co powiedziała? Kocham cię, grzechu, jesteś wielki. Mhm. Ja znam ich język. Okej, spoko. Ja ci mówię, ona tak mówi. Nie mam podstaw, by ci nie wierzyć. No właśnie. A brak możliwości obalenia tezy znaczy, że teza jest podjedzona. 5,5 stówy mi polosowało. Ja kocham to dzieło. 5,5 stówy, no to ładnie. Teraz 528. Wiem, kurczę, że... oni strasznie, uważaj, bo strasznie tu cisną. Tak, wiem, widzę. A nie wiem, czy mnie słuchasz, nie wiem, czy uważasz. Słyszę cię, ale żebym cię słuchał, to jest różnica, i tak jest 1:5. No to słuchaj mnie. Ty się tu słuchaj, Duduś. Would kill my bitches. A dlaczego on chce odbywać stosunek płciowy z moją pocztą? No nie wiem, no różne są fetysze, ale aż o takim to pierwszy słyszę. Ale że wiesz, że jest taki otwarty, że wiesz, to tak ostentacyjnie, prawda, na ogólnym forum o tym mówi. Nie wiem, może lubi tak puste koperty. Ale to wiesz, można papierem się zaciąć, to tak trochę słabo. Mnie tu okrążają ogólnie. Fotok potem gotowy. Duduś, gdzie ty jesteś, pomagać mi, uciekam. Moja miałeś. Nie trafiłem, no przepraszam. To jest prawdziwy kompan. Przepraszam, przepraszam, dałem ciała, nie trafiłem. Chyba dupy. Pomagać mi miałeś. No dobra, no chciałem być kulturalny, a ty od razu tak wulgarnie. No bo gdzieś mnie tu zostawił, no stary. No przecież jestem parę metrów od ciebie, no tylko patrzę, jak cię hieny rozrywają, no. Dziękuję bardzo. Teraz wydymali ciebie, a no po mnie. I to tak bez mydła. A ty w ogóle w nich strzelałeś, jak tam je dymali, czy po prostu patrzyłeś? Nie, zdjęcia robiłem. Na prosto masz. Wiem, widzę. Ja cię wolę uprzedzić, może byś przeoczył. Ten w ogóle jaki szkwany na full hapsach ze z tyłu siedzi. Obserwuję, jak koledzy z drużyny padają. To są ludzie. To są przyjaciele. To nie ludzie, to wilcy. Tak, dokładnie. Nie dymaj mnie, nie dymaj mnie, nie dymaj mnie, WZ to cholera. Ułamek sekundy bym go zabił. No pochwal się, ile zrobiłeś. 3,5. No to ładnie. Nie wiem, czekamy na koniec, czy nie? Nie, nie czekamy, bo to jeszcze może trochę potrwać, bo nasi przejęli jedną stronę, oni drugą. Dobra. A ty ile zrobiłeś? 2,5. Też nieźle. 2,5 tysiąca to jest wynik uszkodzeń nieosiągalny dla wielu graczy na 10 tierach w wielu bitwach. No ze smutkiem muszę się z tobą zgodzić. Wybieraj pojazd.